Adama, który przyszedł z instrumentem. Dzień dobry, cześć. Najlepszym do tego typu muzyki, czyli z lirą korbową. Możemy też wykorzystać. W upadku człowieka grzesznego jest dość znaną pieśnią, ale czy już ją znamy? Daj mi sekundę, to zaraz. Ale spokojnie, no tak. Czy ktoś kojarzy po upadku? Spośród pieśni z śpiewnika Brudziszewskiego nie ma tylko jednej, którą wyciąłem, bo uważam, że melodia jest bardzo nie na miejscu. To jest spójrzcie nam na ziemskie niby. Trudna melodia. Jest trudna, ale jest taka bardzo, po prostu taka nienaturalna, jakaś taka skokowa, bardzo taka. Nie lubię jej, dlatego nie ma jej tylko. Nie, nie, ale ja mam dokładnie te same odczucia i to jest też jedna z bardziej znanych pieśni adwentowych, ale zawsze mam... Tak, żeby ewentualnie wejść, no, na scenie czy kiedyś chciałem? Może Adam, może byś chciał na scenie tutaj usiąść? Nie, byś miał może na scenie miejsce. Będzie lepiej. Bo będą łazić ludzie, niby wyłazić. Bo tu będą wyłazić ludzie. No, tutaj wiesz, aha, masz dużo miejsca. Ale kurde, się zakupię tam przód. Nie. Ale pomoże. Chyba, że my się tutaj podmienimy. Ja się przesunę, bo ja bym się zaraz wyjść. Dobra. Tutaj jest... A bo jednak? Nie, no, myślę, że... Nie, 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 dobra, to ja tu siądę. Nie, dobra, to ja tu siądę. Tak. O, to tam mogę. No nie wiem, nie fać. O upadku człowieka grzesznego, ożali się Pan stworzenia swego, wysłał na świata. A nie, dobra, już się ustawiłem. Będzie w C. Będzie w C dobrze. Będzie dobrze. Oh,